Nowe przepisy to wyższe kary dla kierowców. Mówiąc krótko, od 18 maja o wiele łatwiej możemy stracić prawo jazdy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? O szczegółach mówi Grzegorz Będkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Teraz, jeśli osoba ma wydaną decyzję o cofnięciu uprawnień i będzie kierowała pojazdem, zostanie zatrzymana, popełnia przestępstwo z artykułu 180a kodeksu karnego, gdzie tutaj kara jest do 2 lat pozbawienia wolności. Kolejna nowa rzecz, która się pojawiła w naszych przepisach, to jest dodano paragraf 3 do artykułu 94 paragraf 1, czyli kierowania pojazdem bez uprawnień na drodze publicznej. Tutaj można skierować wniosek do sądu i wtedy sąd ma możliwość wydania zakazu prowadzenia pojazdów. Ważny przepis, który się pojawił w ustawie Prawo o ruchu drogowym, to jest holowanie pojazdów. Dodano jeden punkt i ustawodawca wskazał, że jeśli zostanie zatrzymany kierujący, który porusza się pojazdem, nie mając do tego uprawnień, albo któremu zostało zatrzymane prawo jazdy i nie ma możliwości przekazania pojazdu innej osobie, która znajduje się w tym pojeździe, ta osoba musi mieć uprawnienia jeszcze. No nie może być zwykły pasażer, tak? Tylko musi mieć osoba posiadająca uprawnienia. Jeśli te przesłanki nie zostaną spełnione, pojazd jest holowany na koszt właściciela. Kolejna tutaj ważna rzecz, przekaz medialny już od kilku dni tutaj nam podpowiada, co się dzieje. Zatrzymanie prawa jazdy. Ustawodawca wskazał teraz 2 nowe przypadki zatrzymania prawa jazdy. Wtedy, gdy kierujący pojazdem przekroczy dopuszczalną prędkość powyżej 50 w obszarze zabudowanym albo przewozi więcej osób niż to, co jest wskazane w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli chodzi o przewóz osób, to ja tylko powiem, że jeśli w samochodzie na przykład osobowym będziemy przewozić o 3 osoby więcej, wtedy zostanie zatrzymane nam prawo jazdy. W przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 w obszarze zawodowanym i za przewóz osób, policjant wydaje pokwitowanie na 24 godziny. Czyli jeśli jest 50 km na godzinę, to jeśli pojedziemy z prędkością 101, wtedy policja zatrzyma prawo jazdy. Po zatrzymaniu prawa jazdy, tak jak powiedziałem, policjant wydaje pokwitowanie na 24 godziny, czyli przez te 24 godziny kierujący może się jeszcze poruszać pojazdem. My takie prawo jazdy wysyłamy niezwłocznie do starosty właściwego do miejsca zamieszkania kierującego i starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące. Jeśli w tym okresie po raz kolejny zostanie zatrzymany taki kierujący, kolejny raz informujemy starostę. Starosta wtedy wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy do 6 miesięcy. Jeśli kolejny raz taka sytuacja się zdarzy, wtedy starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Ja przypomnę, że jeśli jest decyzja o cofnięciu uprawnień, taka osoba zostanie zatrzymana kierując pojazdem, popełnia przestępstwo z artykułu 180a kodeksu karnego. Kolejna ważna rzecz, która się tutaj pojawiła w przepisach, dotyczy młodych kierujących. Tak? Tutaj ustawodawca wskazał, że jeśli osoba posiadająca uprawnienia od 2 lat, czyli po raz pierwszy i w ciągu tych pierwszych 2 lat popełni przestępstwo drogowe lub wykroczenia, które tam znajdują się w katalogu, wtedy starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Przejście dla pieszych to również ważna kwestia. Tak, przejście dla pieszych jest powiedzmy azylem dla osób i kierujący pojazdami. No, muszą zwracać szczególną i baczną uwagę na to, co się dzieje na przejściu czy w rejonie przejść dla pieszych. Należy pamiętać, że prawo o ruchu drogowym wskazuje nam właściwe zachowania w rejonie takich przejść i wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych są wysoko punktowane, tak? Czyli powiedzmy 10 punktów plus kwota mandatu jest dosyć wysoka, ale to jest związane z tym, że niewłaściwe manewry przed takimi przejściami powodują realne zagrożenie dla pieszych, a wiemy, że pieszy w kontakcie z pojazdem ma nikłe szanse, aby wyjść z tego cało. Kolejnym takim nowum jest, że dziecko, które ma co najmniej 3 lata, może być przewożone na tylnym siedzeniu w pojeździe bez fotelika przy wykorzystaniu pasów, ale tylko wtedy, gdy z tyłu jest już 2 dzieci w fotelikach i tego 3. urządzenia nie ma możliwości
zamontowania. Warto również zajrzeć do kodeksu drogowego, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje na temat wszystkich zmian. Artykuł 39 i artykuł 45 prawa o ruchu drogowym dokładnie mówi o warunkach i możliwościach przewozu osób, co warto sprawdzić osobiście, żeby po prostu w przypadku kontroli nie czuć się zaniepokojonym. Warto się z tym zapoznać, bo wiemy z przekazów medialnych, że kilkanaście minut po wejściu w życie przepisów kierujący na terenie Polski byli zdziwieni, że obowiązują nowe przepisy i nie mogli tak zrozumieć, że dlaczego policja zatrzymuje prawo jazdy, chociaż media już dużo wcześniej informowały, że te przepisy się pojawią. Także przejrzenie tych przepisów, zapoznanie się z nimi, a mówię tutaj szczególnie te dwa artykuły, to nie jest długa czy duża lektura. Warto przeczytać, żeby bezpiecznie jeździć, bo pasy bezpieczeństwa powodują to, że my jesteśmy w razie jakiegokolwiek zdarzenia w miarę bezpieczni, a szczególnie musimy dbać o swoje pociechy, czyli o nasze dzieci. To jest chyba najważniejsze. O komentarz i opinię dotyczącą zmian poprosiliśmy również dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, Henryka Waludę. Panie dyrektorze, 15 i 18 maja w życie weszły zmiany dotyczące przepisów ruchu drogowego. No dość restrykcyjne, nie ma co ukrywać. Czy to dobrze, czy źle? Komu one zaszkodzą, a komu pomogą? No myślę, że przede wszystkim pomogą uczestnikom ruchu, a wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu. Zaszkodzą tym, którzy bardzo ryzykują i jeżdżą bardzo szybko, między innymi w terenie zabudowanym, czy jeżdżą pod wpływem alkoholu. I dotychczas te sankcje, które czekały takich kierowców, no były bardzo małe, można powiedzieć. We wszystkich krajach wokół nas te sankcje były znacznie większe i nasi kierowcy, przekraczając granicę niemiecką, czeską, austriacką, no tam całkiem inaczej się zachowywali jak w Polsce. Jestem przekonany, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa, bo muszę powiedzieć, taka drobna statystyka, ale bardzo istotna. Co czwarty pieszy w Unii ginie na drogach w Polsce. To jest zatrważające. Panie dyrektorze, o jakich zmianach mówimy, myśląc o tych, którzy stracili prawo jazdy już w samym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego? No trochę się dla nas zmienia, ponieważ od nowego roku już nie będzie tych szkoleń dla tak zwanych punktowców, czyli to szkolenie 6-godzinne, gdzie później policja zdejmowała 6 punktów. Już będą zajęcia reedukacyjne w WORD-zie, no znacznie kosztowniejsze i czasochłonne, bo to będzie kilka dni szkolenia w WORD-zie dla tych, którzy przekroczą 24 punktów karnych. No i również będą w WORD-zie prowadzone zajęcia reedukacyjne dla wszystkich, którzy zostali złapani pod wpływem alkoholu. To też będą dosyć kosztowne kursy, które też będą trwały 2 dni. Czyli w kwestii bezpieczeństwa naprawdę dużo zmienia się w naszym kraju. No dużo zmienia się. Myślę, że te zmiany idą we właściwym kierunku. Są to zmiany bardziej restrykcyjne, ale u nas ten system był najbardziej łagodny ze wszystkich krajów Unii. I myślę, że to, że przodujemy w statystykach, jeżeli chodzi o liczbę ofiar na drogach, to też jakoś było przyczyną. Jestem przekonany, że te statystyki znacznie się poprawią. Oby tak było i oby te zmiany wszystkim wyszły na dobre, i kierowcom, i pieszym. Warto dodać, że pijani kierowcy nie będą już anonimowi, a to oznacza, że wyroki w sprawach pijanych kierowców będą podawane do publicznej wiadomości. Dla wielu takie zmiany to jednak duży problem, zwłaszcza dla tych, którzy przepisy przestrzegali jedynie w wybranych sytuacjach.